hymnem Europy i podniesieniem flag Unii Europejskiej i Ukrainy przed gmachem Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej rozpoczęto doroczne obchody Dnia Europy. Ukraińcy historycznie są związani z Europą, należą do wspólnoty europejskiej. Pokazaliśmy podczas pomarańczowej rewolucji, rewolucji godności i przez wszystkie ofiary pod Kijowem, w Donbasie i w Azowstalu, że jesteśmy gotowi bronić wartości europejskich z bronią w ręku i stanąć w jednym szeregu z całą Europą. Wierzymy, że formalności w niedługim czasie będą załatwione i staniemy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W ramach Dnia Europy zaprezentowano dwa projekty artystyczne. Wystawa fotograficzna przedstawia zabytki Ukrainy wpisane na listę UNESCO, a instalacja zatytułowana Waliza ukazuje podwójną rzeczywistość Ukraińców, tragedię śmierci, którą przeżywają setki rodzin i szczęście tysięcy uratowanych. Ukraińcy nawet w tak trudnym wojennym czasie zachowują własne wartości europejskie. Od wieków należymy zarówno duchowo, jak i tożsamościowo, religijnie, społecznie i politycznie do Europy. Byliśmy i mam nadzieję, że będziemy przynależeć do kręgów europejskich. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele placówek dyplomatycznych wielu państw europejskich, w tym Konsulatu Generalnego RP w Lwowie. Dzisiaj postawa Ukrainy może spowodować, że my będziemy musieli się bardzo jednoznacznie opowiedzieć po stronie tych wartości. Można powiedzieć, że Ukraina nas przebudziła z ciężkiego snu, a swoją odwagą wniosła nową wartość. Wartość miłości do ojczyzny i właśnie odwagę do bronienia tych wartości. Niestety obchody Dnia Europy we Lwowie były bardzo krótkie. Przerwał je alarm przeciwrakietowy i wszyscy musieli udać się do schronu.